wracamy z kolejną walką. Tym razem będzie molibdenowy Michał kontra Olgotka. Cały czas jesteśmy w Czechach, ale tak, coraz tym dalej. Tym razem do Luzek z Bukietów zaglądamy. O, ten Gajna zdaje się walczył z potem w kabince wygrybów. A, na to. No to bardzo ładnie. No i teraz musimy po prostu jeszcze dłonić się. Wyjdzie z Luzerów, tak? Wiesz, no co by nie gadać, Gajda to jest stały bywalec top 8 i tam jest jego miejsce. Dokładnie. Budowanie to za każdym razem, jak się pojawia na turnieju. Tak. O! Okej. Okay. Josie. Miguel na Josie. To takie dwie lekko hiszpańskie postaci, podobno. Miguel tak, Miguel to jest Hiszpanem, a Josie jest bodajże Yiping albo z Fuji. Egzotycznych terenów. Ale chyba tak, chyba. No w każdym razie, Bruce'a nam zabrali, została tylko Josie. Jest jak dla mnie najbardziej irytująca postacią w grze. Ja niestety reprezentuję mój najbardziej znienawidzony anime archetyp, więc ja jej nie trawię. No to ja dokładnie. Dziewczynka, tak, która cię bije, ale przez to płacze, bo jej przykro, że cię bije. Tak. Ach, nie działało z Dizzy, nie działa też z Josie, ale za to pary, owszem, działa. Jak najbardziej. Pary się zgadza. I Dagle się zgadza, prawie no. Ścianka, Kaldos 3, no dobre oki. Już te 40 parę damage'a weszło, to już zaczynamy. Okej. Okay. Ciekawy duck na Superman Punchem. No, trzeba. Jak się da, to trzeba. Szukał tego power crusha. Olgotka tutaj chciała zamieszać i właśnie swój coucha. Jednakże, no, on nie da sobie tutaj w kaszę dmuchać. Disrespektuje to zupełnie i ugrywa rundę. Zresztą on też trzyma się archetypu postaci, no. Nie można tak wpiskać sobie. Oj, lowy. Dobrze to stepnął, aczkolwiek tak. No rzucik to jest jednak taka polska kara, no. Trochę tak, ale jeszcze coś tam wymyśl, coś pokażę. Dobrze, barek. Bardzo ryzykowny ten barek, był z daleka zrobiony, ale świetnie wszedł. Jakie stepy! Ale wjechał jej na plecy. Co tu się wydarzyło? Halo. Przepraszam. Szalone są te stepy, Michał. Komu trzeba przestać? Magiczna czwóreczka. O, co to jest? Dobra. Co tu? Znowu duck nad Superman Punchem? No. Okej, okay, counter hit, będzie juggle, ścianka pewnie. No i co pod tą ścianką? Okay. No, oki. Okay. Okay, steel pedal. Tańczymy, oki zumba. A teraz... Prawie tej juggle. No i w końcu skończyli te movementy. Wcisnęli guzik. Najlepiej wcisnął Michał. No jednak tak. Tutaj jemu się to bardziej opłaciło. Jednak lepiej chyba wyczuł ten moment. 1-0 dla niego. Ładnie. Jeszcze zmieniamy planszę. Zobaczymy, co na to Olgotka. Oj, Infinite Azure! Zobaczymy, komu bardziej się płaci. No właśnie. Ten stage będzie Infinitem. Nie wiem za bardzo jak obie... Wiem, że obie postaci potrafią nieźle zagrać ze ścianą, ale, tak, ale wydaje mi się, że chyba Josie korzysta z niej bardziej niż Miguel. Popraw mnie, jeśli się mylę. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest jednak... Okej. Uuu, dobre crouch, dobre crouch. Podziewał się ten... Szkoda, że ten juggle jednak nie siadł, bo to już byłby kill. No ale widzisz, z tych pojedynczych hitów to już Olgotka ugrała rundę. No prawie że. Low par. Low par. Smart. Bum. Ale już tego... Oj. Jeszcze... Oj. Nieładnie. Rozpędził się. Michał, aż sam się zdziwił tutaj. Hey, Jack, tak, no tak. No kolejny armor. No ładny power crash. O! A tutaj z kolei get off me. I lowek. Podniesiemy. Tak, Mike, po tym. Oj, ale hopkick troszeczkę. Swój taniec połku. Tak, ten hopkick bardzo prosił o jakąś solidną karę, nie było jej, ale myślę, że teraz już Michał będzie pamiętał, że jednak hopki trzeba karać. No tutaj się bawi tradycyjnie. Ale ładnie zdisrespektował ten switch sense. O, tak to nie będzie. Szukał tego rzutu, szukał. Razem. No i już Olgotka na ostatnich nogach, a Michał dalej połkuje. Olgotka widać chyba tutaj bardzo chyba teraz chciała sobie powciskać. No, a to był ale zły pomysł. Ale wciskanie na stracie tak po hicie, no jednak jest no. Nie jest najlepszy pomysł. Uj, znowu ten counter hit. Double setupik, bardzo solidny. No i Olgotka jest teraz ciężka sytuacja.
dla potencjalnie ostatniego dodania. Tak, jest na jedno combo. I jeszcze przerwany z Butterfly Edge. Jakiś problem. Nie ma perfekta. Okej. Golgotka w natarciu, ale już jest Michał i wyczekała go dobrze. Wyczekała. Niestety. To wciśnięta. Guziki zostały wciśnięte. No i późno. Pewne 2-0 dla Michała. Olgotce, dziękujemy za udział w turnieju. A szykuje się już młody.